Elementy organizowania procesów transportowych. Moduł Przepisy prawa dotyczące korzystania ze środków technicznych w procesach transportowych. Temat: zalety i wady poszczególnych gałęzi transportu. Witaj! Czy możesz mi powiedzieć, jak klasyfikujemy transport? Cześć, pewnie. Znana mi klasyfikacja dzieli transport ze względu na środowisko, w którym on się odbywa. Mam tu na myśli podział na transport powietrzny oraz powierzchniowy, w skład którego wchodzą transport lądowy i transport wodny. Masz rację. Warto jednak nadmienić, iż transport lądowy możemy dalej jeszcze podzielić na transport drogowy, kolejowy, rurociągowy. Idąc tym tokiem myślenia, możemy również rozgraniczyć transport lądowy na podziemny, naziemny, nadziemny. Najprościej ujmując, myślę, że możemy podzielić transport na samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski i rurociągowy. Twoim zdaniem, który z nich ma najwięcej zalet? Oczywiście transport samochodowy. Do jego zalet należy to, że może się dostać wszędzie tam, gdzie dostępu nie ma statek czy kolej. Poza tym jest łatwiej dostępny niż na przykład samolot. Jest sporo racji w tym, co mówisz. Nie zapominaj jednak o tym, że jest to transport, który generuje największą liczbę wypadków. Nie przemawia za nim również to, że ma małą pojemność i często bywa drogi w utrzymaniu. Masz rację, wcześniej nie zdawałem sobie z tego sprawy. A ty jak sądzisz? Ja stawiam na transport lotniczy. Jest sporo bezpieczniejszy od na przykład samochodowego i ma szybki czas przelotu. Zapomniałeś tylko o tym, że nie da się nim obsłużyć trasy długodystansowych oraz że ma średnią ładowność. Dobrze, że tym razem to ty mnie wyprowadziłeś z błędu. A co sądzisz o transporcie rurociągowym? Zdecydowanie odpada. Budowanie rurociągów pochłania mnóstwo pieniędzy i czasu. Za to transport drogą kolejową to co innego. Im dalsza trasa, tym niższy koszt, a i warunki pogodowe nie odgrywają prawie żadnej roli. Owszem, ale ryzyko kradzieży jest zdecydowanie zbyt duże. Większe niż przy innych środkach transportu. Po wysłuchaniu Twoich argumentów i przemyśleniu całej sprawy dochodzę do wniosku, iż najlepszym środkiem transportu będzie transport morski. Jest tani, ma bardzo daleki zasięg i sporą ładowność. Dodać wypada, iż można transportować każdy rodzaj towarów bez zbędnego ryzyka. Cieszę się, że udało nam się osiągnąć kompromis. Ja również. Wspólnie znaleźliśmy najlepszy środek transportu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.